Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Naruto Rise of Ninja i dla synchronizacji dół, góra, dół, góra, dół, góra i wracamy. Ostatnio wykonaliśmy pierwsze zadanie, przeszliśmy samouczek, więc może na mapie pojawiło sporo zadań. Z tego co widzę, jedno niebieskie i trzy mniejsze poboczne. Ja może zaczniemy od tych pobocznych. W takim razie nie chcę pchać tej fabuły za szybko do przodu, bo chciałbym się najpierw dorobić może troszkę nowych pieniążków, ewentualnie miejsc, gdzie mógłbym robić zakupy. Świetnie, tutaj kosz mamy, zniszczymy sobie go od razu i pogadamy z tą babcią. Kobieto! O Jezus Maria, 30 aż znaleźć. No dobra, żeby odpalić ten sklep potrzebujemy 30 monet. To może sobie zrobimy też taką wycieczkę krajoznawczą po całym tym miasteczku i muszę wam przyznać, że bardzo jestem pozytywnie zaskoczony przede wszystkim sposobem, w jaki jest zrobione, bo olbrzymią dbałość o szczegóły tutaj zaprezentowali twórcy. To naprawdę widać, że no, postarali się, tu nie ma nic ukrytego, nie ma. Że naprawdę olbrzymią dbałość o te szczegóły zaprezentowali na to twórcy. Tu jest złota, świetnie. Pięknie. Są możemy je sprzedać za ulepszanie ekwipunku. Bardzo się z tego cieszę. Znaleźć mi jedną wartościową monetę. Świetnie. Tutaj kolejne dwie. I cóż, jest olbrzymią dbałość wręcz o szczegóły to wszystko zrobione. Skocz mi proszę na górę, dziękuję. Dlatego wszyscy fani... Ojej, dobra, spadł. Mówię, sterowanie nim troszkę jest może być trudne na samym początku, dopóki się człowiek nie przyzwyczai do... Przede wszystkim szybkości tej postaci. Chciałbym tam wskoczyć sobie. O! Aaaa! God damn it! Dobra, pobiegniemy na oko w takim razie. Gra jest też bardzo dopracowana, co mnie dziwiło na początku, bo jak wam mówiłem już, zazwyczaj gry oparte na licencji jakichś filmów albo seriali nigdy w zasadzie nie należą do najlepiej zrobionych. Zapytaliśmy, czy możemy pomóc nam. Zostaw mnie w spokoju! Ops, sorry, nie chciałem cię potrącić. Coś na górze chyba jest. Ne, tam jest jeszcze jakaś postać. Później te postacie będziemy mogli wykorzystać do własnych celów. Na przykład prosząc o pomoc w znalezieniu różnych rzeczy, ewentualnie wskazanie nam kierunku przy questach. Więc opłaca się tutaj jak najwięcej być dobrym niż złośliwym. Sprawdzimy sobie jeszcze tą część. O, widzę tutaj więcej monet. Pięknie. Jeszcze dostało 20. O, ten nas lubi akurat. Świetnie. Pięknie, tam jest jeszcze jedna. Na górę proszę cię, Naruto. Dziękuję. Jedziemy dalej. Ups, sorry, nie chciałem. Sorry, mówiłem ci już, że uwaga, biegnę. Nie słuchałeś mnie. W takim razie jeszcze chciałbym się wskoczyć. Może tutaj, tędy wskoczymy. A nie, tędy nie wskoczymy jednak. Ale na przykład z tego murku pewnie się da już. Pięknie. I... da się czy nie da się? Tędy się da przejść. Świetnie. Chciałbym wskoczyć tam sobie na górę. O, właśnie. Jip! Ach, kur, zabiał, no. Dobra, z tej strony nie wskoczę chyba. Ale z tej strony wskoczę na pewno. Tam jest jeszcze jeden kosz, widzę go. Jep! A i jest moja moneta, pięknie. Tam był jeszcze kosz, który też chciałbym zdobyć. Tam na górze też widzę monetę, ale jest za wysoko, bym mógł cokolwiek zrobić. Świetnie. Sądzę, że będę... pierwszy ten quest taki, który na tych monetach polega, jeszcze zrobimy sobie wspólnie. Ale później myślę, że albo będę to przyspieszał, albo w znacznym stopniu wycinał takie właśnie nudne szukanie monet. Tu jest kolejny kosz. Mówicie, później pozbieram ich, to już będą coraz rzadszym produktem dostępnym w okolicy. Już nie będzie wcale takie proste do znalezienia wszystkich. Na te skrzynki wejdziemy. Pięknie. I na górę proszę cię, Naruto. Dziękuję, tam coś jeszcze widziałem. O, świetnie, kolejna. Możesz tam wskoczyć na górę? Na górę proszę. Shit, no. Wtedy nie wskoczysz. Nie bądź taki. Dobra, tutaj w takim razie weźmiemy sobie tą monetę. No, gdzieś tam na górę na pewno da się wskoczyć.
chyba, że na razie bez odpowiednich umiejętności też nie da się wejść na razie w niektóre pozycje, niektóre miejsca. Na przykład tutaj chyba też nie wejdę już. No właśnie. W takim razie pobiegniemy sobie zaraz tutaj, widzę jedną też. O matko! Na górę, dziękuję. I cóż, tam uda mi się wskoczyć za pierwszym razem? O nie, potrzebuję chyba podwójnego skoku, żeby tam się dostać. Później dojdą też takie rzeczy jak bieganie po linach, inne tajne sztuki ninja, poruszanie się po industrialnym świecie. Zawsze mi się podobało w tym anime, jak to, ta wioska jest zrobiona. To mi się naprawdę budziło tam u mnie respekt. Przede wszystkim pomysłowość autorów tego anime. Ewentualnie wymyślając też różnego rodzaju jutsu. No też byli. Są takie gorsze, które mi się nie podobają, ale są też na pewno takie, które mi się bardzo podobają. I cóż, tu widzę jeszcze jeden kosz i chyba będzie jeszcze trzy. Widzicie, cały czas biegamy po jakichś nowych rejonach miasta. One są naprawdę spore. Tego, że dochodzi cały teren poza wioską i z tej gry robi się całkiem pokaźna produkcja. Gdzie co? Świetnie. Zdobyliśmy już monety, ale wiecie co, ja bym się chętnie przeleciał po okolicy i pozbierał jeszcze te monety, które mogę, a to już zrobię poza kamerą, żeby was tutaj nie zanudzać, bo biegam już tak chyba z 6 minut. No hej, witamy się za chwilę. No, witam ludziska, już wróciłem, pozbieram trochę tych monet, ale najpierw do synchronizacji, dół, góra, dół, góra, dół, góra. I jak widzicie, znaczy na razie nie widzicie, ale zebrałem ich 91, więc no, zeszło mi tutaj co najmniej z jakieś pół godzinki. W takim razie pójdziemy od razu do tego pierwszego naszego NPC-ka, tej babuni, która dała nam quest. As you guessed, I'm quite willing to trade scrolls for some of these coins. And if you should happen to find a rare coin, I have some rare and powerful scrolls that might be of interest to you. Ta babcia sprzeda jakieś zwoje, świetnie. I od razu 6 osób więcej nas lubi do odblokowania sklepu. Zobaczmy, co ma ten sklep do zaoferowania w takim razie. Zwoje. May push scroll for enchant your abilities. Aha, zwoje zwiększają nasze umiejętności, więc w takim razie pogadamy z nią i zobaczymy, co ma do sprzedaży. Mogę wziąć zwój siły za 3000, który podnosi obrażenia z combo, weapon, broni. Zwiększa obrażenia zadawane przez rzucanie bronią. Dodatkowo jeszcze... Aha, głównie... Mastery zwiększa zabójcze ciosy, znaczy to kolejne, które zwiększa obrażenia. Na razie nie będziemy tego kupować, jestem zainteresowany pójściem do tego kolejnych questów, bo najprawdopodobniej tam też trzeba było pozbierać różnego rodzaju te pieniążki, żeby móc odblokować sobie najpierw te sklepy. Ja to zrobiłem właśnie, pozbierałem te pieniądze poza kamerą. Wszystkie, które zebrałem do tej pory... dobra, tu przejdziemy skrótem sobie, skrótem parkurem. Wszystkie, które zebrałem do tej pory, udało mi się uzyskać bez najmniejszego problemu, samym pojedynczym skokiem. I'm out of materials and can't get anything done. If only I had some more coins, I could start working. Wszyscy potrzebują more coins. 25 coins. Dobra, ale mam już te monety, więc... Ta. Aha, to jest sklep z bronią. Świetnie, będziemy mogli lepsze kunaje sprzedawać, znaczy kupować. Okej. Świetnie, kolejne bonusy. I nagrody za wykonanie questu. Jest jeszcze jeden sklep chyba do odblokowania. Świetnie, to najpierw nim pogadam, zobaczymy, co on ma na sprzedaż. Ma zwykłe kunaje. Ma trochę lepsze kunai. Aha, increase kunai. Aha, możemy nosić więcej kunai. I możemy nosić wybuchowe kunai. Te kunai to ta ostrza właśnie. No dobra, ale na razie nie będziemy jeszcze brać od niego. Jest jeszcze jedna postać, do której którą chciałbym odwiedzić, zanim wyruszymy do tego niebieskiego questu. Nie, tędy jest Jezus Maria, woda.
Wiem, Naruto nie cierpi wody. Dobra, no teraz pogimy sobie tędy, już więcej osób nas lubi. Świetnie. W tym ogrodzie chyba jeszcze nie byłem. Coś tu jest? Może? Nie, chyba już zebrałem wszystko, co tu było. Przeszukałem to miasto dość kompleksowo. To... widzicie, jednak mi się coś umknęło. Świetnie, kolejna moneta. Jeszcze nie wszystko, znaczy się zebrałem, co tu jest. Oczywiście te wyżej pomieszczone, na przykład tutaj na tym czymś. Na tym baniaku z wodą, to jest niedostępne na razie dla mnie, bo nie posiadam umiejętności podwójnego skoku, którą będziemy oczywiście później. Tu widzę też jeszcze kosz, który opuściłem. Świetnie. I gdzie jest ten... To jest w ogóle dużo tych koszy. Wow, w takim razie tą dzielnicę chyba pominąłem. Nie byłem w niej jeszcze. Jeszcze coś tu jest dookoła może? Ciekawego? Nie. Teraz chyba autentycznie zebrałem. Byłem wszędzie w tej wiosce. Ona jest duża. To jest... Ktoś sprzedaje książki. Zobaczymy. Odblokujemy sobie też ten sklep od razu. Ta. Wiem. Spada nic. No już. Zwin to. Wonderful. I can work on that order now, and my customers will be happy. You can come back anytime if you need a book. Just bring me more coins. Just more coins. We need more coins. Dobra. Trzeci quest wykonany. Świetnie. I od razu pogadamy z nim, zobaczymy, co on może mi ten. Dobra. Tutaj mamy takie różne. Artworki dla kolekcjonerów. No to mnie zupełnie nie będzie interesowało. Ja bym jednak chciał się najpierw udać do sklepu. Widzę, że tu jest jeszcze jedna, której nie zebrałem. Gdzie był sklep z żywnością? Trochę prosto. Musimy odbić troszkę w lewo. Świetnie. I myślę, że moglibyśmy nawet odbijemy sobie tutaj. Widziałem na górze też jedną. Pięknie. Jeszcze by się dało ulepszyć po prostu. Nawet widzę, że sporo tu jeszcze ich jest. Tam też widzę kosz. Nie umkniesz przede mną koszu na śmieci. Dziękuję. Rozwalę wszystkie kosze na śmieci w tej krainie. I jeszcze skoczymy tutaj, bo też widziałem jednego. Ups, nie zacinaj mi się na to, proszę cię. Zacinanie się jest złe. Jest oznaką słabości. I polecimy sobie teraz tędy. Tak jeszcze wyszukuję wzrokiem po bokach te kosze na śmieci. A jest jeden. Jeszcze jest cała masa, której chyba nie zebrałem tych pieniążków. Świetnie. I powinniśmy dotrzeć już do tej ulicy, przy której był sprzedawca. Albo jeszcze nie. Znowu mapa. Tak jest. On jest już za tym budynkiem. To powinno być niedaleko. Skrócimy sobie drogę. No nie, raczej nie skrócimy sobie drogi, bo nie mam jeszcze dostępu do tego podwójnego skoku. Hulera. Cicho. Jeszcze jeden. Kosz. Świetnie. Cicho, nawet cię nie dotknąłem, symulant. Tak jest. I tutaj. Hello, Naruto. Byram, Delgram. Możemy też dostarczać. Żarcie robić za kuriera. Ale chciałbym kupić. I przede wszystkim najpierw ulepszymy sobie... Co by najpierw ulepszyć? To czy 5 ramów? Wiecie co, najpierw sobie to ulepszymy. Świetnie, i od razu bym kupił trochę tych... do pełna, przynajmniej sobie zaopatrzenie zrobimy małe. I biegniemy teraz prosto do... do niebieskiej misji. Wykonaliśmy wszystkie questy, które były do tej pory. I chciałbym zobaczyć, co ma dla mnie nauczyciel. Jeszcze byśmy odwiedzili może nauczyciela. Od technik walki. Też może byłoby to ciekawe. Tu widzę kosz. Świetnie. Nauczyciela od technik walki nowych. Może już zdobędę wystarczającą ilość punktów. Może jeszcze wejdziemy tutaj na górę, bo nie byłem w tym budynku na górze. Też pewnie będzie jakaś znajdźka. Jest, dobrego nosa mam.
świetnie. Jak widzicie, no, szczegółowość tej lokacji jest olbrzymia. Tego naprawdę podziwiam twórców za zrobienie tej gry. Z tak wiernie odwzorowanym detalami. O, jest nauczyciel, świetnie. There you are. Let's get started. We'll go over your shadow clone jutsu. Loki. Będziemy testować shadow clone jutsu. No, chyba na walce. Albo nie. No, to znowu. No, już to zrobiłem. Uczysz mnie dwa razy tego samego, gro. Tak, dziękuję. Wreszcie mogę używać. Świetnie. I przy okazji przetestujemy to sobie, bo oczywiście nasze jutsu może być wykorzystywane także w różnych miejscach na mapie, by odblokować kolejne rzeczy, znaleźć kolejne znajdźki, ewentualnie odblokować sobie drogę dalej, na przykład tutaj. Widzicie takie zabite dechami drzwi. Tutaj możemy wykorzystać Shadow Clone jutsu, później przy takich kamieniach, a jak będziemy mi znali już naprawdę w dobrym stopniu, to najwyższym chyba będziemy mogli nawet metalowe drzwi sforsować. Wtedy odblokują się kolejne części mapy. Od razu zniszczę te drzwi. Pięknie. I rzadka moneta. To już trzecią chyba, którą zdobędziemy. Bo dwie jeszcze. Tam chyba dwie znalazłem poza kamerą. Nie, jedną znalazłem jeszcze poza kamerą. Świetnie. Tak. Oh, training points. You have received the training points. Otrzymaliśmy punkty treningu, które możemy wydać na naukę nowych kombosów albo poprawę swojego jutsu. Punkt trenera, świetnie. Więc już wiem, do czego służą te wszystkie punkty, które zdobywamy do tej pory. I pójdziemy pogadać z Iruką. Jeszcze raz, może się uda coś. Właśnie, training, challenge. Nie, challenge jeszcze nie chcę, bo on jest dla mnie za silny na razie. Przy okazji możemy też wyuczyć się nowej kombinacji ciosów. To jest jeszcze niedostępne. Sporo tych kombinacji, jak widzicie. Naprawdę dużo kombosów jest do wykorzystania w walce. Tylko, że mam mało punktów. Wolę sobie raczej wykorzystać je na naukę jutsu. Niż... O, mamy kolejny quest. Dobra, pogadamy z nim. No tak, Konohamaru to na pewno kojarzycie postać z anime. Dobra. Właśnie, o to chodziło mi z zjednywaniem do siebie ludzi. Możemy musimy teraz kogoś znaleźć. Dostaliśmy quest, że zaginął Konohamaru. Więc możemy zapytać przyjaźnie nastawiony do nas tubylców. Ten jest na przykład nieprzyjaźnie nastawiony, to jego nie zapytamy. Ten też. O, ale ta jest już na przykład przyjaźnie i może nam pomóc. Przez pewien czas będziemy mieć strzałkę nad głową, w którą stronę powinniśmy się udać, by znaleźć tą wybraną osobę. No ale dobra, widzę, że mam iść prosto w tamtym kierunku. Na razie mam ten znacznik, bo później to oczywiście tego znacznika już nie będzie. Nie zauważyłem go chyba na początku. Zresztą ten wielki X na mapie. Gdzie on jest? O, tu jesteś. To jest chyba wnuk głównego Hokage, coś takiego. I nowy memory. Zdobyliśmy nowe wspomnienie, świetnie. Przyda się przy walkach. I kolejne 6 osób nas lubi, świetnie. Pieniążki, doświadczenie i życie. What? That's right. So now you've got to show me how to do that sexy jutsu thing. I've heard that jutsu can even stop the old man. Tak, sexy jutsu też jest. Oczywiście twórcy nie mogli tego pominąć. Wait, this is some kind of joke, isn't it? No, I need a new trainer. Please, Naruto. I know all about chakra and I've been reading up and look, you can blab all you want about how to do ninja techniques, but it really comes down to one thing. What's that? Hard work and guts. That's two things. But okay, I'm with you. Dwa debile. All right. I'm gonna throw some big challenges at you now. Are you
Ogólnie Naruto jest bardzo pozytywną postacią, jeśli chodzi o osobowość, ale jesteś głupkowaty niestety. Spotka się z Komohamaru przy łaźni. Świetnie. Gdzie jest ta łaźnia? Teraz pytanie. Okej, łaźnia jest niedaleko, no całe szczęście. Tutaj ktoś trenuje sobie. O, i tak, widzę łaźnię, świetnie. Widzę też znajdźkę na górze. Naruto, why are we here anyway? Shouldn't we be at the training fields for this? Nah, trust me. This is where we need to be. Now let's see what you can do. Technika sexy jutsu. Mamy ją nauczyć Komoha. Jezus Maria. Łamacz języka. Komoha, będę go nazywał Komoha. Świetnie, teraz się uczymy, więc tak. Tu. To jutsu ma zastosowanie w innych celach. Możemy zestunować przeciwnika w walce. Jest jakby. O, ta. O mój Boże! Let's go inside the women's bathhouse. Inside the women's bathhouse. Right, Naruto. Let's go. Wait. What? Oh, I get it. Spoko, mi pasuje, możemy tam iść. Sexy jutsu. Szkoda, że w życiu tak codziennym nie ma czegoś takiego. To by było po prostu awesome. No okej. O właśnie, mamy teraz pokazane, że niektórzy ludzie przy swoich ikonkach posiadają takie serduszka. Jedno serduszko to oznacza, że wymagany jest pierwszy poziom tego jutsu, dwa to drugi poziom, trzy to najwyższy poziom tego jutsu musi być. I on też będzie różni tym, że nasza postać coraz bardziej się będzie rozbierać. Tak, więc możemy w ten sposób też zjednać sobie kolejne osoby. Tak jest, i głupie ją tak samo jak w grze, jak i w anime, tylko że nie cieknie im krew z nosa. Świetnie, mamy kolejne postać, która nas lubi i sparaliżowaliśmy go totalnie. Tja, i nasz bohater okazuje się transseksualistą. O mój Boże, ten drugi to po prostu wygląda kosmicznie. Chyba go już znali. Znały. Sorry, Naruto. It's because I'm the grandson of the Hokage. Don't worry about it. Now, I prepped you so you're ready to try the sexy jutsu again. Practice! All right, Naruto! Transform! A już lepiej, lepiej. You got it! Way to go, Konohamaru! You know, we should probably get going now, Konohamaru. It's been a while, and Moegi said Ebisu sensei would be out looking for you. We wouldn't want your sensei to catch us here, right? I found you. O matko, ten koleś mnie irytował w anime. You, what are you doing here? What have you been doing with the honorable grandson? Hey, stay out of this! I'm learning how to be my grandfather so I can win the title of Hokage. Honorable grandson, stop this! Naruto's turning you into a delinquent. Only my special training can put you on the fast track to becoming Hokage. Oh yeah, well I'll show you. No, wykorzystamy teraz na nim do jutsu. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z moją piekielną mocą. Jak to było? Aha. Teraz mi się pomylił już Shadow Clone jutsu. No to się pozbyliśmy go już na dobre chyba. Przynajmniej na pewien czas. Najbardziej mi się podoba ten paraliż na postaci i drgawka na ziemi jako reakcję. To be Hokage, you have to be the greatest of all ninja. You have to prove yourself so everyone believes in you. Look at me, I've been through a lot already. I've been ignored, pushed away and treated like I had the plague or something. But I found one person who believes in me. So you better make sure that you're ready. For what? For lots of sweat and tears while you're learning to be a ninja. You see, there's no easy way to becoming Hokage. Believe it.
Świetnie, wykonaliśmy kolejne zadanie. No jeszcze wiecie, początek gry jest w zasadzie, nie zaczęła się żadna poważna misja. Później będą nam przydzielone coś takiego jak misje. Udamy się też do tej wioski mgieł, która była w anime. Osoby, które oglądały, na pewno wiedzą, o co mi teraz chodzi. Teraz sprawdźmy, dokąd możemy się udać. Idziemy do trenera jeszcze. Jednak ja wam w tym momencie podziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Naruto Rise of Ninja. Dzięki za uwagę i hejka!